Międzynarodowa współpraca i wymiana dobrych praktyk to na celu ma trójstronny pakt, który Wąbrzeźno zawiązało z niemieckim miastem Zike i marokańskim Ażdir. W rewanżu na wizytę w ich krajach delegacje odwiedziły ostatnio nasze miasto. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych działań i objęcia dalszego kierunku. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. Dziś wrażenia z tego pobytu. Nasze działania tak naprawdę zmierzają w kierunku ekologii. Trzymajmy kciuki, żeby nam się udało. Ja bardzo liczę na to, że akcja zakończy się powodzeniem. W dużej mierze nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych. Koszt obu pojazdów to kwota niebagatelna, bo powyżej 3 milionów złotych. Tak liczna grupa będzie mogła uczestniczyć w naszych spotkaniach. Zawsze starałem się żyć życiem tych ludzi. Ten materiał jest dynamiczny i dostosowujemy go na bieżąco. Spotykamy się, bo to jest integracja. Nawiązujemy przyjaźnie. Te tematy w wiadomościach. W propozycjach programowych wrócimy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dłuższej relacji z tegorocznego finału poświęcimy więcej czasu na prezentacje artystyczne, które towarzyszyły licytacjom. Ponadto kontynuacja wywiadów nagranych z okazji 25-lecia powiatu. Tym razem wspomnienia Benedykta Dudka. Na zakończenie dzisiejszego wydania staropolski utwór. Poloneza zatańczą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. Serwis informacyjny rozpoczynamy od trójstronnej współpracy. Nic tak nie poszerza horyzontów jak międzynarodowe wymiany. Zawarty w 2020 roku trójstronny pakt pomiędzy Polską, Niemcami i Maroko zaowocował we wzajemnej współpracy i wymianie dobrych praktyk. Pod koniec stycznia Wąbrzeźno gościło delegacje z niemieckiego Zike i marokańskiego Ażdir. Wizytę poprzedziła konferencja w Niemczech. Podczas kilkudniowej wizyty w Zike, oprócz udziału w konferencji podsumowującej nasze dotychczasowe działania w zakresie młodzieży, wzięliśmy udział w spotkaniu z honorowym konsulem Maroka z Bremy oraz z osobami ze strony marokańskiej i niemieckiej zaangażowanymi w realizację, przygotowywanie i planowanie naszych trójstronnych projektów. Te skierowane są do młodzieży, dotyczą rozwoju ich kompetencji w przyszłości poprzez bezpośrednie i aktywne zaangażowanie we współpracę międzynarodową. W dzisiejszym świecie bardzo ważnym jest, aby uczyć młodzież tolerancji, współpracy i chęć bycia otwartym. Sehr, sehr gut und sehr, sehr angebracht bei der momentanen Entwicklung in der Welt. Wymiana tych trzech kultur prowadzi do powstania kultury pokoju. Chcemy wymieniać się doświadczeniami, chcemy się nawzajem od siebie uczyć, chcemy stworzyć solidne partnerstwo. Jednym z istotniejszych punktów pobytu delegacji niemiecko-marokańskiej w naszym mieście było spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta. Pokażemy, jak wyglądały działania za czasów pierwszej kadencji i to, co się dzieje obecnie. Młodzież stanowi ważny organ doradczy dla samorządu, a działalność wzmacnia lokalne więzi. Takie rozwiązanie społecznej aktywności to przykład dobrych praktyk, którymi dzielenie się jest główną ideą współpracy. Na pewno musimy, podobnie jak tutaj, zadbać o to, aby młodzi ludzie chcieli pozostawać w naszym mieście, ponieważ mamy również ten problem, że młodzież ucieka z naszego miasta, emigruje za lepszą pracą, na przykład do Europy. Chcielibyśmy, tak jak tutaj w Wąbrzeźnie to jest czynione, zachęcić naszą młodzież do pozostawania w naszym mieście Ażdir i planowania tam ich przyszłości.
Wąbrzeska młodzież miała już dwukrotnie okazję odwiedzić Maroko. Kolejną wizytę zaplanowano w październiku tego roku. Do tej pory były one skupione przede wszystkim na ochronie środowiska oraz szukaniu i wprowadzaniu rozwiązań ekologicznych. Pomimo tego, że nasze działania tak naprawdę zmierzają w kierunku ekologii, nie zapominamy o historii. W związku z tym drugiego dnia pobytu w sobotę wybraliśmy się z naszymi gośćmi do Gdańska, w którym odwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej. W sumie tygodniowe trójstronne spotkanie koordynatorów paktu Wąbrzeźno-Zike-Aszdir było podsumowaniem niespełna czteroletniej intensywnej współpracy, kolejnym krokiem w jej zacieśnieniu oraz zaplanowaniem kolejnych działań. Projekt dofinansowała polsko-niemiecka współpraca młodzieży. Odpowiedzią na rosnące potrzeby seniorów i osób niesamodzielnych byłoby utworzenie dziennego domu pomocy oraz rozwinięcie usług asystenckich i opiekuńczych. Projekt potrwałby nieco ponad 2 lata, a jego realizacja poprawiłaby komfort wielu mieszkańców Wąbrzeźna. Ponad 5 milionów złotych na wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. O taką dotację stara się burmistrz Tomasz Zygnarowski wraz z pracownikami Urzędu Miasta w ramach projektu, dzięki któremu miałby powstać w Wąbrzeźnie dzienny dom pomocy dla 20 osób. Wybraliśmy sobie, że jedynym miejscem w Wąbrzeźnie, gdzie on może powstać, to jest obiekt warsztatów terapii zajęciowej i tam spotykaliśmy się z panią Anią Pelką, dyrektor WTZ, i ustaliliśmy, że faktycznie jedno skrzydło u góry można dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie zajęć na zasadzie klubu seniora czy dziennego domu pobytu, gdzie seniorzy będą mogli te 8 godzin dziennie spędzać. W realizację zadania wchodziłoby również rozwinięcie usług asystenckich dla 10 osób, sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 28 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób. Cały projekt miałby trwać 2,5 roku i w całości byłby sfinansowany ze środków unijnych. Kilkadziesiąt osób moglibyśmy tym projektem objąć i jak mówi pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ania Wróblewska, gdyby udało nam się te środki zdobyć, rozwiązalibyśmy dzisiejsze wszystkie potrzeby osób samotnych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Także trzymajmy kciuki, żeby nam się udało. Ja bardzo liczę na to, że akcja zakończy się powodzeniem. Projekt jest przede wszystkim odpowiedzią na uwagi seniorów i ich rodzin, którzy naciskają na to, aby w Wąbrzeźnie powstało miejsce, gdzie osoby starsze i niesamodzielne będą mogły miło spędzić czas. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę, zapewniony zostanie również dojazd do domu pomocy. Projekt przewiduje usługę transportu na terenie miasta z miejsca zamieszkania do WTZ-ów. Ta lokalizacja jest bardzo szczęśliwa, no bo to jest centrum miasta, blisko osiedla zamieszkałego też przez wiele osób starszych. Realizacja projektu z pewnością ułatwiłaby życie dziesiątkom seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Na ten moment pozostaje nam jednak wyczekiwać werdyktu marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i mieć nadzieję, że Wąbrzeźno otrzyma dotację. Uczniowie wąbrzeskich szkół z niecierpliwością czekają na zimowe ferie. Zanim jednak rozpocznie się planowanie tego, jak spędzić te 2 tygodnie, warto przypomnieć sobie o zasadach bezpieczeństwa. O tym, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach, opowiedzieli uczniom przedstawiciele służb bezpieczeństwa. Ferie to dla wielu uczniów czas odpoczynku i zabawy, jednak podczas zimowych szaleństw należy przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie. Z tego powodu przedstawiciele policji i straży pożarnej odwiedzają szkoły i przedszkola, aby edukować najmłodszych, jak uniknąć sytuacji zagrażającym zdrowiu i życiu. Te sanki pływają aż w powietrzu, czyli prędkość jest duża. Straciły dzieci kontrolę nad tymi sankami, dlatego ważne jest, zanim zaczniecie zjeżdżać, aby odpowiednio dobrać górkę. Pomimo tego, że aura za oknem nie sugeruje powrotu opadów śniegu i oblodzonych chodników, to trzeba mieć na uwadze, że pogoda potrafi być nieprzewidywalna, a prognozy mylące. Przede wszystkim receptą, myślę, jest tutaj zdrowy rozsądek, żeby jednak ktoś nie wpadł na bardzo kruchy lód, tudzież sankami nie zjeżdżał w pobliżu dróg, bo to są, myślę, podstawowe zasady bezpieczeństwa, o których musimy pamiętać, które musimy znać. Jeżeli pogoda pozwoli na to, wybieramy tylko i wyłącznie sprawdzone miejsca do zabaw, więc jak najbardziej wskazane są tutaj właśnie lodowiska przeznaczone do tego obiektu. Przebywając poza domem, nie tylko w czasie wolnym od szkoły, należy również pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach. Bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy wieczorem po zmroku korzystali z elementów odblaskowych, bo jednak zmrok zapada nadal bardzo szybko.
I to w dużej mierze nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych, więc te elementy odblaskowe są tutaj priorytetem. Niebezpieczne sytuacje wystąpić mogą również w domu, zwłaszcza w okresie grzewczym. Dlatego też na zajęciach ze strażakiem dzieci dowiedziały się, co przyczynia się do powstawania pożarów i zatrucia tlenkiem węgla. O jeszcze jednym zagrożeniu, takim szczególnym zagrożeniu chciałbym wam powiedzieć, które istnieje cały czas w okresie zimowym, nie tylko w ferie. Chodzi o taki bardzo niebezpieczny gaz, który nazywamy czadem. Czy ktoś słyszał o tym gazie, o gazie, który nazywa się czadem? W przypadku, gdyby doszło do sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu, warto wiedzieć, jak się zachować. Podstawą jest znajomość numerów alarmowych do służb ratunkowych, ale przydatny może być też bezpośredni numer do Wąbrzeskiej Komendy Policji. Warto jest, aby każdy z nas miał w swoim telefonie zapisany numer telefonu do naszej Komendy Policji bezpośrednio, abyśmy mogli się bezpośrednio kontaktować z dyżurnym naszej policji. Zachęcam również do ściągnięcia bezpłatnej aplikacji Moja Komenda, abyśmy również każdy z nas miał informację, dostęp do wiedzy, kto jest naszym dzielnicowym, kto zajmuje się naszą okolicą, naszym terenem. Komenda Główna Policji przygotowała również serię krótkich filmów profilaktycznych, skierowanych zarówno do dzieci, jak i ich rodziców. Mamy nadzieję, że wasze ferie upłyną radośnie i spokojnie, a powrót do szkoły będzie jedynym zmartwieniem. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Zostajemy w temacie bezpieczeństwa. Wąbrzeska jednostka PSP wzbogaciła się o 2 nowe wozy strażackie. Uroczystość była nie tylko wyjątkową chwilą w historii komendy, ale również okazją do podziękowania strażakom za ich służbę. 22 grudnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste przekazanie 2 nowych samochodów pożarniczych, które stanowią znaczący krok w podnoszeniu możliwości operacyjnych jednostki. Jeden z samochodów to jest samochód średni z systemem piany sprężonej, natomiast drugi samochód jest to samochód ciężki, ratowniczo-gaśniczy, który posiada w swoim wyposażeniu zbiornik 7000 litrów wody. Koszt obu pojazdów to kwota niebagatelna, bo powyżej 3 milionów złotych. Nowe samochody pożarnicze są wyposażone w najnowocześniejsze technologie i narzędzia ratownicze, co z pewnością zwiększy efektywność naszej jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych. To nie tylko inwestycja w sprzęt, ale także w bezpieczeństwo mieszkańców. Jeden z nowo pozyskanych samochodów zastąpi dotychczas użytkowany przez nas od 2011 roku również ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, natomiast drugi jest uzupełnieniem normatywu, czyli będzie dodatkowym pojazdem w naszej jednostce. Zakupu dokonano w głównej mierze ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz środków własnych pozyskanych z gminy Płużnica. 30 stycznia tego roku odbyła się 47. sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. W informacjach ze starostwa krótka relacja porządku obrad. Od przyjęcia porządku obrad rozpoczęła się ostatnia sesja Rady Powiatu. Starosta Wąbrzeski przedstawił informacje z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. Po czym radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023. Następnie radni zaznajomili się z informacją starosty Wąbrzeskiego z działalności Związku Powiatów Polskich za 2023 rok. W ramach kolejnych punktów porządku obrad Rada Powiatu przystąpiła do podejmowania uchwał. Pierwszą z nich była uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2024 rok. Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2024 rok. W dalszej kolejności Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie nauczyciela wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z leczeniem oraz oświadczeniem o dochodach przypadających na jednego członka rodziny. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej należy składać do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony nauczyciel. Nauczyciel, emeryt lub rencista może składać wniosek także do starosty Wąbrzeskiego.
Następnie Rada Powiatu przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2034 oraz budżet powiatu na rok 2024. W punkcie Wolne wnioski i oświadczenia radnych głos zabrała radna Edyta Brzoskowska, która wspomniała, że w obecnym stanie zdrowia obywateli każda kwota świadczenia pomocy zdrowotnej jest zbyt niska. Radna odniosła się także do niskich płac nauczycieli i pracowników samorządowych. Następnie głos zabrała radna Gizela Pijar, składając podziękowania zarządowi powiatu za wsparcie okazane podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólnie w Wąbrzeźnie udało się zebrać kwotę ponad 69 tysięcy złotych. Jak wspomniała radna, jest to zasługa wszystkich mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Na tym zakończono obrady 47. sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Wyjątkowy głos, kobieca autentyczność, a do tego pięciostrunowe skrzypce elektryczne, jedyne takie w Polsce. Jej muzyka to połączenie energetycznych utworów skrzypcowych z pełnymi emocji piosenkami wokalnymi. Basia Kawa już 17 lutego wystąpi w Wąbrzeskim Domu Kultury. Jeśli chcecie usłyszeć na żywo jedyne takie w Polsce pięciostrunowe skrzypce elektryczne, to zapraszam Was na koncert w Wąbrzeźnie. A będzie się działo, bo oprócz moich autorskich kawałków zagramy i zaśpiewamy piosenki takich wykonawców jak Sanach, Mrozu, Lindy Stirling, Ricky Martin czy Ed Sheeran. Sobota, 17 lutego, godzina 18, Wąbrzeski Dom Kultury. Zapraszam! Co łączy Wróżkę, Spidermana i Astronautę? To, że wszystkie te postacie pojawiły się na balu w Wąbrzeskiej Bajce. Tańce, konkursy i dobra zabawa to rzeczy, które charakteryzowały ten magiczny czas w przedszkolu. 29 stycznia miały okazję spotkać się postacie z bajek, przedstawiciele rozmaitych zawodów, a nawet komiksowi bohaterowie. Coroczny bal karnawałowy w przedszkolu miejskim Bajka po raz kolejny porwał poprzebierane maluchy do wspólnej zabawy. I one skaczą do góry! Jedzą rybę, jedzą rybę, makreli i cwak to miłość. Nie zabrakło również konkursów o baśniowej tematyce. Dzieci musiały pokonać tor przeszkód, by dotrzeć do koszyczka czerwonego kapturka i uzupełnić go smakołykami. I wracamy. Ulubiona muzyka przedszkolaków unosiła się w powietrzu, a kolorowe balony i dekoracje sprawiły, że sala nabrała karnawałowego charakteru. Wszystkie dzieci zaprezentowały swoje najlepsze ruchy taneczne, a uśmiechy nie znikały z ich twarzy. Ten bajkowy bal z pewnością pozostanie w pamięci maluchów jako wydarzenie, które przyniosło im wiele radości. Karnawał także w karnecie kulturalnym, ponadto muzyczne spotkanie w WDK oraz podróże z Wąbrzeską Biblioteką. W ofercie placówki znalazły się ostatnio hity kinowe przygotowane z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Filmy z audiodeskrypcją staną się nieodłączną częścią comiesięcznych spotkań nowo powstałego klubu filmowego. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wyszła z nową propozycją skierowaną do osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem De Facto w Wąbrzeskiej Książnicy powstał nowy klub dla niepełnosprawnych kinomanów. Klub filmowy dla osób niewidomych i niedowidzących. Dzięki projektowi Krajowy Zasób Filmów Cyfrowych z Polską Audiodeskrypcją. Jest to projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, płatne z funduszy promocji kultury. W bazie stowarzyszenia znajduje się ponad 300 tytułów z audiodeskrypcją, która pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym lepiej zrozumieć, co dzieje się w danym momencie filmu. Nie wierzę. Nie wierzę, że mu to dali. Z eleganckiego, ciemnozielonego auta wysiada szpakowaty mężczyzna, poprawia krawat, odchodząc mu skarbonią karoserię. Spośród 5 tytułów zaproponowanych przez bibliotekę uczestnicy wybrali Zapach kobiety w reżyserii Martina Bresta,
amerykański obraz z 1992 roku, gdzie główną rolę odegrał Al Pacino. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór, ponieważ główny bohater tego filmu to jest również osoba niewidząca. Jest to człowiek, który ma bardzo specyficzne spojrzenie, takie skrajne spojrzenie na otaczający świat. Nasi uczestnicy będą mogli ocenić, jak osoba widząca gra osobę niewidomą. Pomimo, że było to dopiero pierwsze tego typu spotkanie w Wąbrzeskiej Książnicy, to cieszyło się ono sporym zainteresowaniem, co oznacza, że na jednym seansie z udziałem klubu się nie zakończy. Odpowiedziało na nasz apel, żeby przyjść i obejrzeć taką projekcję 15 osób. Także bardzo się z tego powodu cieszymy, że tak liczna grupa będzie mogła uczestniczyć w naszych spotkaniach i kolejne spotkanie będziemy realizować cyklicznie. Planujemy co miesiąc taką projekcję filmu. Po filmie nadszedł czas na dyskusję przy kawie, herbacie i przeróżnych słodkościach. Wszyscy zgodzili się, że to miły sposób na wspólne spędzanie czasu i już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania. Sagard Perżo, poletko Pana Boga, kraina gorących źródeł, pysznego wina i właśnie, czego jeszcze to... Za chwilę się na pewno dowiemy. Spotkanie o Gruzji z Markiem Strzelichowskim rozpoczęło się iście po gruzińsku. Uczestnicy prelekcji mogli nie tylko usłyszeć ciekawe historie z tego kraju, ale także poznać jego smak. Jest to wino z gruzińskich nomenklaturze czarne. Gruzja, jak się okazało, to nie tylko kraina pysznego wina. Kraj ma do zaoferowania różnorodne pejzaże, od morskich po górskie, ciekawą kulturę i nadzwyczaj gościnnych ludzi. Możemy przytulić się do człowieka, który podaruje nam swój uśmiech, który poczęstuje nas świeżo upieczonym chlebem albo kawałkiem solonego sera. I to jest najfajniejsze. Tak właśnie może być w Gruzji. Prawdziwe oblicze danego kraju można poznać, rezygnując z wygód all inclusive. Właśnie takie podróże wybiera Marek Strzelichowski. Warto pobyć gdzieś wśród ludzi. Poza modnymi turystycznymi szlakami odkrywa życie tubylców i nawiązuje relacje. Starałem się, będąc gdzieś w świecie, nie być takim prowadzonym za rękę turystą, czyli tu wsiadamy, tu wysiadamy, na prawo most, na lewo most, proszę wycieczki, idziemy dalej. Nie, sytuacja jest taka, że zawsze starałem się żyć życiem tych ludzi. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć zdjęcia przedstawiające krajobrazy, zabytki czy naturalne spa, czyli ciepłe źródła, w których kąpiele szczególnie upodobał sobie prelegent. 1 litr takiej wody Borżomi to u nas w sklepach kosztuje 6 zł, a myśmy przez 3 dni siedzieli w tych basenach i setki, a jeżeli nie tysiące litrów wody przewaliło się przez nasze plecy. Tu będę pokazywał właśnie teraz na tej prelekcji, jak to wygląda właśnie takie gruzińskie spa. Nie była to pierwsza wizyta Marka Strzelichowskiego w Wąbrzeźnie. Gościł już jako prelegent, dzieląc się swoimi przeżyciami z różnych zakątków świata. Ze stowarzyszeniem Inicjatywa Marka zapraszaliśmy 2 na festiwal turystyczny. I dzisiaj, kiedy Marka przywoziłem z dworca, pytałem się, słuchaj, ile razy byłeś? 2 czy 3 razy? I w sumie ani on nie pamięta, ani ja. Ale mi się wydaje, że 2 razy był na pewno, być może 3 razy. Dzisiaj jest po raz kolejny w Wąbrzeźnie. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, a Gruzja okazała ciekawym kierunkiem na wczasy. Uczestnicy planujący wycieczkę do tego kraju mogli odhaczyć wiele miejsc wartych odwiedzenia. Za tydzień będzie okazja do wysłuchania całego wywiadu z Markiem Strzelichowskim. Rozmówca opowie nie tylko o Gruzji, ale generalnie o podróżach, przemycając wiele ciekawostek z różnych miejsc. Pozostałą część karnetu kulturalnego spędzimy natomiast w Wąbrzeskim Domu Kultury, gdzie muzykowali kolejni artyści, a także uczczono karnawał. Dla wielu seniorów życie po przejściu na emeryturę może stać się pustsze i mniej aktywne. Ten problem nie dotyczy jednak osób, które postanowiły skorzystać z bogatej oferty kierowanej w ich stronę. A jak tylko w kalendarzu pojawi się jakaś data, która skłania nas do tego, żeby się spotkać, to po prostu to robimy. Czy to są Andrzejki, czy to jest karnawał. Właśnie trwający w pełni sezon karnawałowy celebrowano w zeszłym tygodniu w Wąbrzeskim Domu Kultury.
okazję do integracji miał Klub Aktywnych Kobiet. Cieszymy się, że możemy się tutaj przyjść i zabawić i spotkać się przede wszystkim. Integracja poprzez zabawę to główne motto przyświecające klubowiczkom. I tej zabawy nie mogło zabraknąć na balu karnawałowym, gdzie oprócz konkursów były oczywiście tańce. Karnawał to także powód przebierania się w kostiumy, co nie ominęło dyrektorki WDK. Gościnnie odwiedzając seniorki, dołączyła do zabawy. Bo jak zwróciły uwagę karnawałowiczki, czasem wystarczy drobiazg, aby uzupełnić kreację. Na przykład tylko maseczka i też jest przebranie, tak? I sukienka właśnie i też, nie? Można się bawić ładnie, nie? Przede wszystkim też nie musi być strój, tylko po prostu jakiś tam gadżet. Od samego początku zachęcałam, żeby panie przebierały się w kostiumy, szukały sobie różnych takich przebrań, żeby było wesoło, bo jest świetna zabawa i jest naprawdę fajna taka integracja. Choć integracja to podstawa, to nie jest jedynym celem działalności Klubu Aktywnych Kobiet. Kluczowe są cykliczne zajęcia z koordynacji ruchowej. Spotykamy się 2 razy w tygodniu, we wtorki na gimnastyce. Jest to pilates, bardzo takie spokojne ćwiczenia. To jest od godziny 17 do 18. Od 18 do 19 są tańce w kręgu. Czwartki spotyka się grupa bardziej taka zaawansowana. Tańczymy tańce liniowe. Ostatnio panie zaprezentowały takie układy choreograficzne na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo długo ćwiczyłyśmy te układy, ale właśnie to jest takie fajne, że robimy to po coś. Także ćwiczymy nie tylko w murach Domu Kultury, w sali, ale wychodzimy na zewnątrz, pokazujemy się. A to jest najlepszy sposób, aby wyjść z ofertą do szerszego grona osób. Powodów, dla których warto dołączyć do grupy, jest wiele. Spotykamy się, bo to jest integracja. Nawiązujemy przyjaźnie, nawiązujemy takie bliższe znajomości. No i spotykamy się i to jest fajne dla nas w takim wieku, dla kobiet. Zajęcia stanowią niezwykle istotny element zdrowego i aktywnego stylu życia seniorów. Tyle takiej pozytywnej energii, którą panie macie w sobie. Taka forma integracji społecznej wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Dlatego nie zwlekaj i dołącz już dziś do Klubu Aktywnych Kobiet. Muzykowanie w dobrym stylu po raz kolejny przyciągnęło do Wąbrzeskiego Domu Kultury miłośników różnych gatunków muzycznych. Tym razem w świat pełen nut i dźwięków zabrał publiczność Michał Kielak i Jakub Andrzejewski. Zawsze te nasze koncerty w duecie charakteryzują się tym, że ten materiał jest dynamiczny i dostosowujemy go na bieżąco do zapotrzebowań i jak to tam będzie wyglądało? Że mamy plan, ale on ulega w trakcie grania modyfikacjom ze względu na... Zobaczymy, no, jak tu okoliczności będą. Tych dwoje przyjaciół stworzyło duet prezentujący swój własny repertuar w wersji na gitarę akustyczną, harmonijkę i wokal. Podczas piątkowego recitalu mogliśmy posłuchać m.in. utworów dostarczających wiele emocji, radości i prowokujących do refleksji. Bardzo lubię takie opowieści, że coś więcej niż parę ładnych słów zebranych w jedną całość, ale że niesie to jakąś fajną historię, która mnie gdzieś tam ruszy. Michał Kielak to znany i utytułowany bluesowy harmonijkarz, który swoją przygodę z tym instrumentem rozpoczął już wiele lat temu. Dostałem harmonijkę na gwiazdkę ponad 30 lat temu i tak już zostałem. Podejrzewam, że tak zostałem z tym, ponieważ jestem leniem śmierdzącym i w ogólniaku, żeby zdobyć dziewczynę, trzeba było grać na gitarze, a tych gitarzystów było pełno, także gdzie ja mogłem się przebić, a z harmoniką byłem ja jedyny. Natomiast Jakub Andrzejewski, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor wielu tekstów, współpracuje z największymi zespołami polskich scen rockowych. Ten artysta młodego pokolenia zachwyca kunsztem i niesamowitym warsztatem muzycznym. Najpierw chciałem być perkusistą, ale że u mnie w rodzinie muzyków jest wielu i perkusistów też już było wystarczająco, no to moja przygoda z perkusją była dość krótka, a że gitara zawsze była w domu, no to
pierwsze co pod ręką mi się za to chwyciłem i tak zostałem. Kameralne spotkanie przy muzyce tych dwóch artystów było potężnym ładunkiem energetycznym. Takie kameralne koncerty dają tej bliskości i mają swój taki klimat. Lubię też jak jest tak blisko i no, bywa różnie, bywa taka, jak to mówię, na sali zima, że nic to nie ruszy towarzystwa, ale zazwyczaj jest fajnie i się robi taki bliższy kontakt, to jest fajne. Piątkowy koncert był podróżą po świecie muzyki pełnej dobrych tekstów oraz ujmujących dźwięków gitary i harmonijki. Tych z Państwa, którzy nie skorzystali jeszcze z tej oferty Domu Kultury, zapraszamy na muzykowanie w dobrym stylu 22 marca. Wtedy wystąpi dla Was Dawid Szaman Wos. W wiadomościach to już wszystko. Za chwilę blok ogłoszeń i informacje o nadchodzących wydarzeniach. Co przyniesie ostatni tydzień karnawału, czyli blok ogłoszeń z ofertą na nadchodzące tygodnie? 9 lutego w Wąbrzeskim Domu Kultury wernisaż wystawy malarstwa świętej pamięci Pawła Deskowskiego. Nieżyjący artysta był murarzem i stolarzem, ale także malarzem tworzącym piękne krajobrazy, weduty i dzieła marynistyczne. Emigrował zarobkowo do Francji i Niemiec, w Berlinie pobierał lekcje rysunku. Na wystawie zobaczymy kilkanaście jego obrazów, w tym te przedstawiające Wąbrzeźno, między innymi ulicę 1 Maja oraz Podzamcze. Spotkanie poprowadzi Paweł Becker. Promocja na basenie w okresie ferii zimowych. Od 10 do 25 lutego dzieci i młodzież szkolna do lat 18 będą mogli zakupić bilet w promocyjnej cenie. 13 zł ulgowy jednogodzinny, a ulgowy bez limitu czasu 17 zł. Zakończenie karnawału jest dobrą okazją do wspólnej zabawy. Z tej okazji Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza wszystkich lubiących muzykę i taniec na karnawałowe spotkanie z Pawłem Mausem. Już 13 lutego o godzinie 17 w rytmie gorących utworów będzie można zakończyć tegoroczny karnawał. Istnieje możliwość rezerwacji stolików i zamówienia dań, jakie oferuje kawiarnia Styl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 727 519 659. 15 lutego o godzinie 17 sentymentalna fotograficzna podróż w Wąbrzeskim Domu Kultury. Tym razem przestrzeń wystawienniczą wypełniły zdjęcia ślubne, między innymi naszych rodziców, dziadków oraz pradziadków. Te rodzinne pamiątki pokazują, jak wyglądały dawniej pary młode i jak zmieniała się moda ślubna na przestrzeni lat. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby poczuć smak tamtych dni i przenieść się na chwilę w te odległe czasy, to przygotowana ekspozycja będzie idealnym miejscem na zrealizowanie tych marzeń. Wyjątkowy głos, kobieca autentyczność, a do tego pięciostrunowe skrzypce elektryczne, jedyne takie w Polsce. Jej muzyka to połączenie energetycznych utworów skrzypcowych z pełnymi emocji piosenkami wokalnymi. Basia Kawa już 17 lutego wystąpi w Wąbrzeskim Domu Kultury. W programie koncertu są autorskie piosenki z pogranicza soft rocka, popu i bluesa oraz znane covery. Bilety do nabycia na stronie kupbilecik.pl oraz w kasie WDK. 18 lutego Wąbrzeźno odwiedzi profesjonalne kino objazdowe. W repertuarze znajdą się takie filmy jak Ekipa z dżungli, misja ratunkowa o godzinie 11, Cudowny chłopak, biały ptak o 13, Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5 o 15.15, Kos o godzinie 17.10, Sami Swoi Początek o 19.20 oraz Dziewczyna Influencera o godzinie 21.30. Bilety do zakupu na stronie Idę do Kina lub w kasie kina w dniu przyjazdu. 19 lutego o godzinie 11 zapraszamy dzieci na spektakl teatralny pod tytułem Pingwin Tuptuś zdobywa biegun. Po raz kolejny aktorzy z małych form teatralnych Widowisko z Krakowa zabiorą najmłodszych widzów do świata bajek. Tym razem obejrzymy przygody pingwina, który postanowił udowodnić swoim kolegom, czym jest prawdziwa odwaga.
Jakie przygody czekają naszego bohatera, dowiecie się, odwiedzając to zimowe przedstawienie. Bilety w cenie 10 zł od osoby do nabycia w kasie WDK lub bezpośrednio przed spektaklem. Już po raz piąty Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci na Festiwal Dziecięcych Talentów Wąbrzeski Miszmasz. W tym roku widzimy się w Wąbrzeźnie 5 kwietnia. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat będą mogły zaprezentować się w tańcu, śpiewie czy recytacji. WDK przyjmuje zgłoszenia do 29 marca. Szczegółowe informacje na stronach internetowych organizatorów poszczególnych wydarzeń. W ogłoszeniach to już wszystko. XXXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniósł za sobą kolejny rekord. Wąbrzeźno zebrało prawie 70 tysięcy złotych. Ale za liczbami stoją przede wszystkim ludzie o wielkich sercach. To właśnie im poświęcimy relacje z orkiestrowego grania, czyli dłuższy materiał z przygotowanych atrakcji. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch. A życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Nie, nie, nie.
wina, nadziei, pozytywne myślenie. Wszystko odmieni stan tempo. Wina, nadziei, pozytywne myślenie. Wszystko odmieni. Siema Pobrzeźno, sztab Pobrzeźno wita w Pobrzeskim Domu Kultury w kolejnym już finałowym roku wielkiej akcji, wielkiej zbiórki na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. Widzę, że jedna ręka już jest w górze. Mamy pierwsze 30 złotych. Oh,
obraz, który na 200 zł, jest 200 zł, fantastycznie, 200 zł po raz pierwszy. To jest zawsze niesamowity widok, kiedy można zobaczyć prawie 400 albo więcej osób na jednej sali. Potężna energia w tej chwili bucha i ze mnie i z wszystkich tutaj pewnie na scenie i oglądających. Jest 1000. 1100 zł, proszę Państwa. 1100 zł. Mamy 1100.
1500 zł. 1500 zł, tak jest, gorąco. Panie tutaj aż oddycha, bo ciśnienie oczywiście. 1600 zł, będziecie to pamiętali całe życie. 1600 zł po raz trzeci. Gratulujemy. Proszę o wielkie gratulacje. Naprawdę, fantastyczne zwycięstwo. Słońca gra na kujecie, Pinokio nam stać buta, zatańczą koło drzewa. Lecha Poznań z autografami. Cena wywoławcza 50 zł. 310? 310 po raz pierwszy. 310 po raz drugi. 420 po raz pierwszy. 420 po raz drugi. 430, widać, że kibice. 430 po raz pierwszy. 700! No i to właśnie, to chciałem zaproponować. Kto rzuci 700, to chyba skończymy. Siedemset było po raz pierwszy. To naprawdę prawdziwy fan. 700 po raz drugi. I moi drodzy, 700 po raz trzeci. Najbardziej emocjonująca. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Wykonany został pastelami przez Kamila Topolewskiego z autografem Tomasza Kota. I chciałem zapytać, może ktoś zgadnie. Niedawno tańczyły dzieci i dzieci tańczyły do pewnej muzyki, ostatnio mocno popularnej. Co to może być? Pan? Dziękuję bardzo. Pan Kleks, tak jest. Tam było 200 zł. 300 zł, jest 300 zł. Czy jest 700 zł? Jest 700 zł. Fantastycznie. 1000 zł. 1100 zł, proszę Państwa. Czy to jest 1100 zł? Jest 1000 zł. 1200? 1200. No co, gratulujemy panu.
serdecznie Tomasza Sygnarowskiego i Wojciecha Czcińskiego, bo teraz ta scena zmieni się w prawdziwy ring. Panie burmistrzu, zapraszamy, to będzie prawdziwy ring i pojedynek. Kto z Państwa daje kwotę 500 zł? Brawo, brawo, brawo. Daleko z tyłu. Mamy 700 i chyba i 800, bo tam rączka była u góry. 1200 zł. Jest 1200 zł. Nie bronimy tego. Pani tutaj dała 1200 zł. I 1200 po raz trzeci. Jest Pani zwycięzcą. Zapraszamy. Gratulujemy. I oklaski ogromne na Pana. Thank you.
W grudniu tamtego roku powiat wążewski hucznie obchodził jubileusz. 25 lat od ustanowienia samorządu było okazją do nagrania serii wywiadów z obecnymi oraz byłymi pracownikami urzędu oraz radnymi. Dziś kontynuujemy ten cykl wspomnieniami Benedykta Dudka, pierwszego wicestarosty. Pamięć jeszcze mam dosyć dobrą, nie? I również pamiętam ten moment, kiedy zostałem wicestarostą po wyborach w 1998 roku, no, gdzie po prostu wygrałem. No ja nie myślałem, w ogóle nawet przez myśl nie przechodziło, że nowo wybrany starosta, pan Krzysztof Maćkiewicz, zaproponuje mnie na wicestarostę, nie? No to, ale po prostu jak już mnie zaproponował, to tak zastanowiłem się, bo ja staż miałem już prawie 25-letni, bo już podchodziłem pod 50, nie? No i miałem trochę doświadczenia, bo pracowałem najpierw w Urzędzie Gminy od 1973 roku, później jako kierownik rejonowego zespołu doradztwa rolniczego w Wąbrzeźnie od 1981 roku. Byłem również już członkiem zarządu gminy, także po prostu trochę doświadczenia miałem. Jak mi starosta zaproponował, no to wyraziłem zgodę. No chcę powiedzieć, że po prostu pierwszy ten dzień, czy to w ogóle ta organizacja była dosyć no, taka trudna dla mnie, mimo że ja znałem tutaj już ten były powiat, bo po prostu wiadomo, że powiat powstał z rejonu. Ja już go znałem, bo jako tutaj kierownik rejonu to miałem kontakt nie tylko z naszymi gminami, ale i również z Radzyniem, gminą Radzyń, miastem. I po prostu no tak, że uważałem, że będzie to trochę inaczej. A według mnie
już to, po tym doświadczeniu, to po prostu zadania, które zostały postawione dla powiatu, one były niedofinansowane. I to, co, jak jest brak środków finansowych, to nie trzeba nikogo przekonywać, że jest to bardzo trudne, żeby to bujnąć. A jeszcze przejęta infrastruktura, którą byśmy przejęli, to do powiatu, no to była w opłakanym stanie. Także naprawdę pierwsze właściwie to ta formacja, formowanie się tutaj nasz zarządu, komisji, no to było naprawdę dosyć trudne dla takiego człowieka jak ja, który mimo, że miałem to doświadczenie, to jeszcze no, występowały pewne problemy, żeby się w to wdrożyć. Zmiany są, bo obserwuję już w tej chwili jako obserwator emeryt, naprawdę są kolosalne zmiany i to na lepsze. Także po prostu w tym czasie, jak my żeśmy przejmowali te zadania i infrastrukturę powiatu, bo nawet tutaj naprzeciw nasz szpital, nie, no to była tragedia, placówki oświatowe, ta infrastruktura, czy ośrodek szkolno-wychowawczy w Dębowej Łące, czy dom pomocy społecznej, wszystko wymagało po prostu natychmiastowej modernizacji. No już nie wspominam o drogach powiatowych, z którymi jeszcze na pewno starosta się do dzisiaj boryka, bo muszę generalnie powiedzieć, że drogi powiatowe w tej chwili, zresztą też jeździcie po nich, są najgorsze w porównaniu do gminnych, do wojewódzkich, ale z tego, co mam rozeznanie, ma to ulec zmianie i na pewno się poprawi. Natomiast inne sprawy, takie jak mówiłem, te szpitale, to wymagało no, krok po kroku od razu. Nie to, że można było jeszcze łapać oddech i szukać pieniędzy, trzeba było to od razu ratować. Bo to, co przeszło tam od kuratora, te wszystkie nasze placówki oświatowe, to była tragedia. Szpital, tragedia. No także naprawdę no, po tych 25 latach, ja jak obserwuję, to widzę duży postęp. I również mam rozeznanie, że po prostu dofinansowanie, czyli te środki finansowe w tej chwili na powiaty, ktoś to zauważył i trochę zmienił. I to jest chwała, bo po prostu wiadomo, że musi to funkcjonować razem z samorządami gminnymi. No nie może być taki powiat oderwany, a ktoś tam dał te zadania, które należało zrobić, no bez pieniędzy się nic nie da zrobić. Od początku, jak żeśmy tutaj rozpoczęli działalność jako powiat, to takim głównym naszym zadaniem było wybudowanie obwodnicy miasta Wąbrzeźna, bo to było już tragedia. To, co się działo w Wąbrzeźnie, to młodzi ludzie nie pamiętają, ale starsi kierowcy to po prostu no, na każdym kroku, na każdym spotkaniu, kiedy żeśmy się spotkali, uważali, że to jest zadanie priorytetowe. I my jako powiat żeśmy to zadanie podjęli, czyli to tak gdzieś już praktycznie od 2000 roku zaczęliśmy nad tym pracować, 2004 po prostu żeśmy to już wykupili grunty i przystąpili do realizacji, żeby to w 2006 oddać. I sami widzimy, że po prostu to zadanie naprawdę spełniło swoją rolę, bo jak teraz jedziemy przy obwodnicy i powstają tam różne zakłady i ludzie się budują i taka jest prawda. No, historia o tym mówi, że przy drogach zawsze coś się działo i też się dzieje. No, następna taka duża inwestycja, którą po prostu możemy sobie zapisać jako sukces, to po prostu przekazanie szpitala powiatowego właściwym organom do prowadzenia. Bo ja mogę z całą odpowiedzialnością, a z tego szpitala korzystałem i korzystam w dalszym ciągu bardzo dużo, i jego najprawdopodobniej w takiej formie by już nie było. Następnie no, wszyscy widzimy przez ten okres, że ile zostało zrobione w naszych placówkach oświatowych. No, po prostu to, kto nie znał, nie widział, jaki kurator nam przekazał tutaj infrastrukturę, to dzisiaj my możemy się poszczycić, bo każda szkoły się dostosowały po prostu do wymogów nawet tutaj urzędów pracy, do wymogów rynku. Bezrobocie 25%, jak my żeśmy przejmowali powiat, to było jedno z większych bezrobeć na terenie w ogóle województwa, bo byliśmy w czołówce, tam chyba w trójce czy w czwórce. Nie? Także tutaj oświata, no dom pomocy społecznej musieliśmy po prostu od nowa zmodernizować, przystosować go do warunków, które stawiały tam polityka społeczna. Także naprawdę według mnie bardzo dużo zostało zrobione, ale wiadomo, że jeszcze jest dużo, dużo do zrobienia. Jak przejęliśmy powiat, i co mówiłem wcześniej, z tym całym bagażem tego niedoróbstwa, tak mogę to sobie powiedzieć, bo ja już jestem doświadczonym człowiekiem, to powiem tak. Pierwsze to zarząd i my z panem starostą bardzo często musieliśmy iść gasić pożar w szpitalu. Załogi, związki zawodowe po prostu no,
praktycznie to raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie było spotkanie, gdzie oni stawiali nam warunki, nie? Bo po prostu no, powiat przejął i powiat ma dać. No niestety, tak to się nie odbywało. Następnie no, w oświacie to po prostu było łatwiej, bo tam jednak te rady pedagogiczne trochę to bardziej byli wyrozumiani dyrektorzy i tak dalej, to żeśmy z tym sobie bardziej radzili. Ale następnie, co nawet może nie zadanie bezpośrednie powiatu, ale protesty rolników. To było naprawdę coś trudnego, żeby to zrealizować. Opłacalność wtedy trzody chlewnej, jak sobie przypominam, była poniżej krytyki, bo 2 złote to nic nie mówi, ale wtedy kilogram trzody chlewnej kosztował 2 złote. Więc rolnicy po prostu, powiat powstał, więc oni gdzieś szukali ratunku, te związki zawodowe, więc tutaj przyjeżdżali do mnie, a z racji tego, że przeszedłem z ośrodka doradztwa rolniczego, to mnie tu znali, czyli wszystkie związki i proszę bardzo do Lipnicy na protest, na rondo. Więc żeby się trochę ratować, ściągaliśmy tu posłów, tych wszystkich działaczy odpowiedzialnych za tą strukturę naszą rolną. No, może trochę się udało, może nie. Następny temat, taki bardzo trudny, to kurczę upadek tej naszej mleczarni OSM Wąbrzeźno. No, piękna proszkownia, która funkcjonowała, cały nasz powiat, czyli przedtem jeszcze rejon, odstawiał mleko, w krótkim czasie upadło to wszystko, nie? Tu następne protesty. To coś okropnego, kto tego nie przeszedł, a to po prostu, no, jak tu do tego gabinetu przychodził rolnik, czy przychodził interesant, to on czekał załatwienia sprawy, a nie, że tam ktoś mu coś powie, idź, ja ci to załatwię. No, następny duży taki temat, który naprawdę żeśmy tutaj jako powiat się włączyli, to było wykup tych gruntów pod obwodnicę. Nie, no to nieraz teraz w telewizji oglądacie, jak tam jest ta interwencja i tak dalej, to my żeśmy to wszystko przeżyli na własnej skórze. Trzeba było z każdym interesantem, z każdym zainteresowanym człowiekiem rozmawiać na jego temat wykupu. I on tak, my żeśmy ustalili stawkę, podpisał protokół, ale poszedł, a sąsiad mu tam albo nagadał głupot, nie, że tam dostał więcej. Tak, nie dostał więcej, ale po prostu, bo mieliśmy pewne granice i my żeśmy tych granic trzymali, no nie. Także naprawdę to był ten moment, okres takich, no trudny. No w tej chwili jest chyba to trochę łatwiej, bo już trochę każdy wie, co do niego należy. Związki zawodowe wiedzą, co do nich należy, wiedzą, kto jest odpowiedzialny. A wtedy, jak ten powiat powstał, nie, to tak wszystko się skupiło, że idziemy do powiatu. Chcę jeszcze tutaj Państwu powiedzieć, że tak. Przyjęliśmy taką zasadę, tutaj zresztą ze starostą i zarząd, że obsługiwaliśmy na początku sesję rad gmin. Także po prostu mieliśmy na bieżąco i tam też były te rozmowy bardzo trudne, bo na przykład wiadomo, że jak się jechało na takie posiedzenie rady, to tam już byli ustawieni radni, niektórzy po prostu tam wicestarostę, czy członka zarządu, to czego już tu przeatakować, albo drogi macie nie takie, a to wasz ośrodek się sypie i tak dalej. Oni sami mieli tak samo bałagan, nie, ale u kogoś to łatwiej się widzi. Nie? Także żeśmy naprawdę poświęcili tym samorządom. Zresztą pan starosta tutaj raz w miesiącu robił takie spotkania z wójtami, z burmistrzem, żeby naprawdę na początku ustalić i wytłumaczyć, co kto ma robić, no nie? Bo to kiedyś powiat to faktycznie był nadrzędną jednostką gmin, a teraz nie, powiat jest samodzielną jednostką samorządową. Jak przyszedłem, to ja tu byłem jeden z takich obcych, nie? Bo po prostu to akurat większość przeszła z rejonu, tu razem już z obecnym panem starostą. Natomiast chcę powiedzieć tak, ja miałem do czynienia, bo jako kierownik Gminnej Służby Rolnej w Dębowej Ące to z ludźmi miałem dużo do czynienia. Później jako kierownik tutaj rejonowego zespołu doradztwa rolniczego to miałem prawie 40 osób pod sobą. Czyli sama ta współpraca z ludźmi, ja wiedziałem jak trzeba z ludźmi postępować, żeby ludzie byli zadowoleni i po prostu ja, żebym był zadowolony i petent. Chcę powiedzieć tak, dobór pracowników w starostwie i na pewno to jeszcze trwa do dzisiaj, jest super, super, także naprawdę po prostu obojętnie, wiadomo, że nie wszyscy będą zadowoleni, ale po kolei, czy nazwiskami, czy tymi stanowiskami, to chcę powiedzieć tak, na początku wiadomo, żeśmy zrobili spotkanie całej załogi, powiedzieliśmy tutaj z panem starostą, czego będziemy wymagali,
że interesant, który przyjdzie do nas, do starostwa, ma być zadowolony. Nie załatwiony, zadowolony. A to zadowolenie polegało, bo na przykład w biurze geodezji wydawaliśmy wypisy rejestru gruntów. Jeżeli on dostał ten wypis od ręki, to on już był zadowolony, nie? A jeżeli po prostu taki wypis mu kazaliśmy przyjechać za 3 dni, bo nie ma pana wicestarosty, bo nie ma kto podpisać, więc po prostu ludzie to zrozumieli. Naprawdę. I tych skarg zresztą do mnie czy do starosty było niewiele. Nie? Zdarzały się, bo jak na żywym organizmie zawsze i w rodzinie są skargi, a dopiero w takiej pracy jak starostwo. Nie? Także naprawdę uważam, że po prostu załoga dobrana była właściwie. Załoga wiedziała, co ma robić i co jest najważniejsze. Jeżeli przychodził młody człowiek, czy na staż, czy do pracy, do starostwa, to miał opiekę zaraz starszego kolegi, koleżanki, która się nim opiekowała, żeby po prostu ten człowiek czuł się jak w rodzinie. Czyli uważam jako już ten starszy dziadek, że naprawdę jest tutaj grupa ludzi stanowiąca taką rodzinę samorządowców, którzy traktują swoją pracę jako misję, bo ja po prostu mówię, że w samorządach praca to jest misja. Chciałbym, ażeby ten powiat rozwijał się tak jak dotychczas i jeszcze szybciej, żeby tych środków finansowych, które są potrzebne, nigdy nie zabrakło, bo po prostu no, wiadomo, że ja w tym powiecie żyję od urodzenia, mimo że tam różne koleje, bo zmiany i tak dalej, i ja jestem zadowolony z każdego ruchu dobrego w tym powiecie. A myślę, że pan starosta naprawdę jest fachowcem. Spotykaliśmy się wcześniej, bo on był jako kierownik rejonu. Ja byłem również kierownik, to żeśmy się spotykali na tych naradach. A natomiast później, jak żeśmy się spotkali już tutaj jako pracownik, jako podwładny pana starosty, to muszę powiedzieć, że no super człowiek, super. Pan Krzysiu Maćkiewicz, mogę chyba jedno nazwisko wymienić, naprawdę potrafił tym powiatem, małym powiatem, trudnym powiatem, tak jak już mówiłem, bo ta infrastruktura, którą żeśmy przejęli, no była krok po kroku, dzień po dniu trzeba było gasić pożary, żeby to funkcjonowało. Naprawdę pod jego kierownictwem, jego nadzorem, myślę, że tu chyba nikt słowa złego nie może powiedzieć. Tradycja rozpoczynania balu od poloneza ma głębokie korzenie. To symbol polskiej tradycji i elegancji. Tym utworem wyjątkowy i uroczysty charakter nadali studniówce uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wąrzeźnie. Thank you.
To już wszystko, co znalazło się w najnowszym wydaniu programu lokalnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.